Dobry wieczór, ludziska. Witam was na kanale Kargul85. Z tej strony Kargul i GTA San Andreas. Tak, GTA San Andreas. Jesteśmy w jakiejś budce. Robiliśmy ostatnią misję z samolotem. Ja oczywiście klasycznie przestawię sobie oczywiście tą myszkę z powrotem do odpowiednich ustawień. Kigo wie, co tu się wyprawia z tą myszką. Dobra, teraz jest już o wiele lepiej. Słuchajcie, dzięki wielkie za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze. Zachęcam was też do tego, żebyście zajrzeli na moją grupę na Facebooku albo na fanpage na Facebooku. Link jest tu gdzieś w opisie będzie. Także jakby ktoś chciał, to niech sobie zajrzy tam, polubi, będzie mi bardzo miło. A my będziemy robić sobie dalej misję, bo chciałbym GTA San Andreas przejść, przynajmniej fabularnie. Co jest? Ktoś tu dzwoni do nas? Hello? Carl, it's Woozy. Hey Woozy, man, what you been up to? Come along and see for yourself. I got a little business proposition for you. Come over and see the setup, my friend. Okay, for sure, I like that. Like it? You're gonna love it! It's the Four Dragons Casino in Las Venturas. I'll see you soon, yeah? Yeah, okay. Okej, okay, mamy się udać do kasyna. A co by było, jakbym sobie podpierdaczył stąd? No gdzieś tu, to jest lotnisko, tak? No to gdzieś tu muszą mieć, kurde, samolot jakiś. No właśnie, jest samolocik. Tylko pytanie jest, czy ten samolot można buchnąć? Można buchnąć. Dobra, bym się tylko nie wlepił w to coś. Okej. Okay. Jest fajnie, polecimy sobie tam, a co? A co nam? Chciałem powiedzieć, że mamy obsykane latanie. No tak średnio chyba, ale dobra. Jest nieźle. Dwójką się chyba robiło. Co ja wyrabiam, powiedzcie mi. Ja pierdaczę. Dobra, to było mocne. No będą do mnie strzelać, bo prawdopodobnie wleciałem w przestrzeń powietrzną. Dobra, jeden się chyba zepsuł. Drugi się zepsuł. No niesamowite, chyba udało nam się normalnie zmylić ich. Pitole. No, jestem pod wrażeniem tego, co tu się wyprawia. Przywieleciałem i jestem na pasie startowym. Tak, tylko przydałoby się stąd jeszcze zwiać, to jest za daleko. Jak to zrobić, powiedzcie mi? Może jakoś tamtędy damy radę? Zastanawiam się, którędy tu można dać drapaka. No bo ja sobie przyleciałem tylko tu, nie? Teraz chciałbym stąd zwiać. Cholera jasna. To są jakieś kontenery. Możliwe, że da radę wskoczyć na ten pierwszy kontener, wdrapać się wyżej i tak jakoś uda nam się spierdaczyć stąd. Liczę na to. Zwykle takie kontenery nam pomagały. O kurde, wysokie mają te kontenery. Ła, panie! Taka rzecz tutaj fajna jest? Dobra. Nie no, nie damy rady, cholera. Ale udało nam się bazukę trafić. Może tam. Ej, zawsze coś. No nie ma tu za cholerę niczego, co by mi mogło pomóc w przeskoczeniu tego piekielnego muru. I tu też widzę, że jest dupnie. Panowie, no, takie rzeczy. No nie ma. Ach. Jak będę za długo tu błądził, to po prostu wytnę to, żebyście się nie nudzili. Myślałem, że da radę tu na kontener skoczyć i przeskoczyć przez tą pieprzoną bramę. Ale to nic takiego. Tu też nic nie mają. Nie, no takie rzeczy to nie mogą być.
Tu bramki nie ma. Jestem na jakimś odludziu totalnym. Tam prawdopodobnie trzeba gdzieś. Trzeba gdzieś by było. Może sobie podjadę tym z tym. Podjadę sobie samolotem, jakby to nie zabrzmiało. No. Obracaj go i spadamy stąd. Nie będę przecież chodził. Albo zrobię jeszcze inaczej, kurna. Zrobię jeszcze raz. Okej, okay, jest. Chyba wystarczająco mamy prędkość do... O, fuck! Dajesz! Dobra, jemu już wystarczy. Wow! Co tu się od... wyprawia? Dobra, udało się. W grunt, że wyskoczyliśmy, ale w jakim to stylu było? To był skok, skok przez płot samolotem, kurna. No nieźle. Pędzimy. O, narobimy tu trochę szkód. A czemu nie? O, patrz. Co? No. O, następny. Patrzcie, jakie kozaczki. I co? Głupio ci teraz. Imbecyl. Da radę tędy wbić się? Da radę. Okej. Okay. Dobra, lecimy do tego miejsca. Nie wiem w ogóle, gdzie to jest. Widzę, że obkrążymy sobie nasze lotnisko. Cholera. W ogóle to się zastanawiam, czy to jest jakiś nowy... Tak, to jest nowe to miasto. Ła. No, nowe miasto, więc mogę nie pamiętać, gdzie co tu się znajduje. I szczerze mówiąc, nie pamiętam tego, gdzie co tu jest. Dawno nie grałem w GTA San Andreas i dawno nie byłem tu. Aha, mam wejść do kasyna. Dobra, powiedzcie mi tylko, w którym miejscu jest wejście. Prawdopodobnie tu. I jest nawet safe. Więc sobie na pewno skorzystam z tego, żebym nie musiał tu gnać drugi raz. Tu jest wejście? Nie wygląda to jak wejście. Nie wygląda. Pewnie z tej strony jakoś jest. Nie ma. No dobra, to może... Gdzie jest w... A, dobra, już. Tu jest wejście. Ta ikonka w ogóle pokazuje... Nie wiem, gdzie pokazuje, ale... Okej, dobra. To wpadamy tam do środka. No, można i tak. Dobra, pójdziemy sobie na alcie, że niby taki kozak jestem. Co ten Uzi tam do nas ma? Okej, okay, idziemy. Aha, chyba, że to logo to pokazuje miejsce już w środku, gdzie mamy się udać. No, z klamką idę. Nie no, z kataną będę bardziej poważny, nie? Myślę, że tak, myślę, że... Dobra, pobiegnę, bo to będzie trwało. Można tu pewnie pograć sobie w coś, to by było fajne. Można sobie zagrać w coś? O, zagraj w koło fortuny. Okej, okay, no nieźle. Co my tu sobie... Dobra, damy 20. Zmniejsz spacja, zwiększ stawkę. Stawka 5. Dobra, damy jakieś... Okej, okay, niech będzie. Czyli... No i co tam? Co tu się pojawi? No! Oczywiście nie zachęcam was do hazardu, bo to jest coś bardzo złego. Dobra, spróbujemy... Tu trochę sobie postawić, zdychacza. Nie zachęcam was, bo to jest bardzo zły nauk i ciężko się z niego wydostać. Nie mam takich nieprzyjemności, ale mam swój rozum i to nie jest nic fajnego. Fuck. Dobra. Pierdyknę sobie jeszcze. No, niech będzie to.
Niech będzie, jeszcze z raz i spadam tam, bo kurde, więcej tu kasy zostawię niż... niż to jest potrzebne. Coś uda się? A, dwa! Dobra, jeszcze... No i widzicie? No i tak to kurna działa. Dobra, jeszcze raz. Nie, ostatni już. Ostatni już, naprawdę. No wiem, wiem, to jest cyfrowy hazard, więc nie jest tak tragicznie, dopóki się kasy nie traci. Ale... ale to tak brzydko. O! No widzicie, jak to jest. Dobra. Kij z tym. Później sobie któregoś odcinku przyjdziemy tutaj trochę poszaleć z kapuchą, ale idziemy najlepiej, żeby misję zrobić. Idiot! Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it. What the fuck was that? Hello? Hello? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, this what you've been doing? Yeah. It's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here and each of them has a stake in Caligula's casino. And some whacked out lawyers running it for them. You could be any one of them. Or all of them. Can't you just give him a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. Oh. How's that sound, partner? Sound like you got a deal then. Boss! The boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait, hold up, come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they dealing with full-fledged psychos. Tie him to the front of the car, let him sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. See if we can make this guy squeal. That's my call. I od razu zajmujemy się robotą. Hey, oh. Hey, who the fuck? Who are you? Untie me, huh? O, idę z maczetą, znaczy z tym, z kataną. To zrobi na nim wrażenie. Untie me, motherfucker. O, jaki kurde wygadany. No, I think I'm gonna leave you right where you are. You got any idea in that pea-brain head of yours who the fuck I am? Nah, but I think I'ma find out. Strach on mnie. Hey, wait, what you doing? Oh man, this is too fast! Oh, slow down, for God's sake! Dobra, przejdziemy się trochę z nim, żeby zaczął sypać. Oh man, this is too bad! What are you doing now? Dobra. Pojedziemy z nim szybko. Slow down, for God's sake! What are you doing now, asshole? No, jeszcze trzy gwiazdki, nieźle. Tego nam brakuje. Oh man, this is too fast! Okay. Oh, slow down, for God's sake! Motherfucker! Oh man, this is too fast! Too fast, too furious, kurna. Oh, slow down, for God's sake! Okay, oh, zamknęliśmy tym szapę. Już więcej się nie da do cholery. O, jaka szybka policja. The family will make you pay for this. Which family? The Sendako family, you idiot. That's all I wanted to hear. What? Oh, shit. Wow, panie.
Co ja tu na odpiórkowałem? Sio! Dobra, trzeba by było przemalować tego grata. Co oni, gdzie oni tu jakąś pastę mają? Fuck, jak ja się tam dostanę? Jakby pojechać tu dalej, będzie gdzie? Można by jeszcze tu. Czy, tylko jest pytanie, czy ja jestem w stanie tak daleko pojechać z policją na karku. Dobra, próbujemy. Niech się koleś trochę jeszcze wystracha. Ja sam w strachu jestem tym, co tu się dzieje. Dobra. No nieźle, na razie śmigamy. Jadę bokiem, bo przecież oni są w ogóle jacyś tacy nieobliczalni tym, co robią. Nagle będą skręcać i coś tam. Więc lepiej po prostu nie podjeżdżać. Spróbujemy tu się wbić. O. Policja, tu już. Jadźcie, co tu się nie dzieje. Jest zakład, tylko jak tam wjechać? Gdzie to kurna jest? Tu gdzieś? Pomalować, ja chcę go pomalować, człowieku. Gdzie to jest, gówno? Tu gdzieś? A, tu chyba. Otwórz to. O, właśnie. Jeszcze tego nie było. Tuning z kolesiem na masce. Może go pomalujemy? Kurna. To jest to. Kolory. Jeden kolor samochodu. W czym byłoby mu do twarzy? Na zielonym całkiem nieźle się prezentuje. Czerwony też by był niezły. A zielony? Myślę, że nawet ten zielony, bo ten już byłby nie za ciemny. Tak, ja myślę, że ten kolor będzie idealny. Koła, sterowanie, hydraulika. Nie, ja myślę, że na razie zostaniemy po prostu przy tym. Dobra, niech będzie kolorek zielony. Ja muszę tu się rozejrzeć tak delikatnie, bo tu gdzieś policja może być. Oni to tak właśnie potrafią. Gdzieś tu być. O, idealnie, człowieku, idealnie. Nawdychał się oparów teraz. I teraz to jest to. Teraz to można z nim pojechać. Sądzicie, że już się przewietrzył ten koleś na masę? Bo ja myślę, że tak, że trzeba go odstawić. Człowieku, pomalowałem samochód! Pomalowałem, imbecylu pieprzony! Masz! Dziadzie! Pieprzony! Imbecyl! Kurna, no pomalowałem ładnie samochód, to widzicie jak to jest. Jak uszanował. Tu mi wyklepał. No kolor został, no ale co z tego już. Ten samochód nie wygląda tak ładnie. Okej. Zostawimy go tu. Wiemy już, która to rodzina nam tutaj psuje szyki. Już coś wiemy. Dostaliśmy 5000, ładnie, to mi się podoba. Takie kwoty to ja lubię. Ktoś tu się wypierdaczył różowym motorem. Gdzie właściciel? Gdzie nie ma właściciela? Podniosę. Ktoś jednak był ten motor. Zawsze to samo jest. Dobra, spadamy stąd. Nie będę jeździł różowym motorem. O, jakie tu fajne bryki są w tym mieście. Już zapomniałem, kurde, jak to wygląda. Zapiszę sobie gierkę. Powinno mi zniknąć ta gwiazdka. Już niech mi dupy nie trują. Idziemy robić dalej misję. Będzie fajnie. Spadamy. Zobaczymy, co Woozy ma dla nas tu jeszcze do zaoferowania. Trochę kapuchy się przyda. Ciekawe, czy można grać w swoim kasynie. To może być ciekawe. Tu też można? W Jokera? O, można. Dobra, zagramy sobie raz. Jakiegoś pokera. Co my tu mamy? Żeton, rozdanie. Aha.
Można sobie stawkę zwiększyć. Enter wejście. Dobra, to na razie damy sobie na tą naj... Ech, co ja tu odpieprzyłem. Dobra, rozdanie. Można sobie to zostawimy. A tu co? Liczymy na coś, że będzie jakaś parka? Ja bym... Dobra, ja bym zostawił tak jak jest. Zobaczymy, co będzie z tego. Nieładnie. Nieładnie, dobra, to lecimy następne rozdanie. Co my tu zostawimy? Mamy ósemki dwie. Nie. Mamy dwie ósemki, ja bym to zostawił i spróbowałbym, nie wiem, zostawić królika zostawić. Zobaczymy, co to się tu stanie. Wypłata zero. No nieźle. To lecimy dalej. No coś musimy tu ustrzelić. O, jest nieźle. As, król, dama. Jopek, dziesiątka by byłoby, nie? Zobaczymy. Nie udało się. Tak się zastanawiam, jak się tu... Klawisze ruchu, nawigacja. Aha, można sobie stawkę podnieść. 5000. Dobra, kurna. Raz sobie pierdykniemy coś takiego. No dupnie. Ja bym sobie zostawił te dwie. Ha! Mamy parę. Za parkę wypłacają nam tyle, ile postawiliśmy, więc... Dobra, tym oto akcentem wystarczy. Wystarczy, robimy misję. My tu jesteśmy od zrobienia misji, a nie od hazardowania, kurna. Okej. Dobra, wybuchowa sprawa. Co tu będzie? Jak on gra w ogóle i... The glorious sound of a hole-in-one. Great shot, boss. Thanks. Not bad, Woolsey. So, the Sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture. I wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. What we need is to hit the Mafia casino. Yeah, go jack the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It'll take some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. What the? Ah, bad luck. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Ten koleś, co pomaga Woolseyemu, to jest jakiś dziwny. You always gotta blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city limits. They must have explosives. I'll go peep it out. Będziemy zwijać materiały wybuchowe z kopalni. Tak kojarzę mniej więcej tą kopalnię, to odkrywkowa taka wielka dziura w ziemi. Właśnie w tym kamieniołomie. No dobra, no pojedziemy tam, nie? Kieruneczek. Dobra, poszedł. Gdzieś za miastem jest, więc trzeba tu rozpędzić tą brykę. Czerwone. Ja wiem, ale na autostradzie nie liczą się te światła. Ta jasne. Dobra, ale ja potrzebuję pojechać gdzieś tu. Ja, to jest pod prąd. Sorry. Co? Jak przysrułem. Jak przysrałem normalnie w słup. Aż dziwne, że przeżył to, bo nie powinno być co zbierać z niego. Dobra, gdzieś tu. To tu jest jakiś kamieniołom? No właśnie, gdzieś to powinno tu być. Jest. Jest. I co to będzie? Ciekawego. Jakie ładne. Weź na teren kamieniołomu i ukradnij dynamit. Zabierz za nim robotnicy. Okej. Detonacja za. 2 minuty z kawałkiem mamy. Jak najprościej się tam dostać?
co będziemy do tego potrzebowali? Pewnie ciężkiego sprzętu. You don't have clearance for this area. Sorry. O, tu jest. Chcesz mnie tu goni? Nie goni mnie. Get away from that dynamite. Okej, to też będzie trzeba podnieść. Mam dynamit. Jeden z dynamitów. Spadamy stąd. No wbijaj się do tego kurapcia. Wbijaj się do tego kurapcia, bo nas tu wysadzi, człowieku. Dobra, mamy dwie laski. Jeszcze jedną gdzieś tu. No wiem, że nie można. Ła, panie. Fuck, minuta. Człowieku, minuta. Ruszaj, dupsko. Gdzie to jest? Tu. I spadamy stąd, nie? Wracaj. Aha, to nie jest tak, że to wybuchnie. Dobra. Dobra, bo ja myślałem, że jeszcze muszę z kamieniołomu spierdyszać. O. Siąść na motocykl, poszukaj innej drogi ucieczki. A już coś kojarzę, kurna. Tam nie będzie tak łatwo. To, że sobie podwędziłem dynamit, to nie wszystko. Dobra. Czy tu już są? Ha, oni tam... Witam w Ameryce i sprzedałem mu kilka kuleczek. No dobrze. Ło, panie. Dobra. Wymyślili sobie. Udało się. Spadaj, koleś. Nie będziesz mnie tu strzelał. Tu gdzieś muszę pojechać. Aha. Dobra, po tych. Easy. Muszę po schodach wjechać. Okej. Okay. I tu muszę zrobić coś takiego i wskoczyć tu. Okej. Okay. Teraz gdzieś tu pojechać. Okej. Okay. Tu jest następny ochroniarz. Myślę, że będę sobie robił miejsce, żeby nie strzelali do mnie, bo nie lubię, jak ktoś do mnie strzela. Dobra, mamy tu się dostać, okej. Okay. Ło, panie, dałem radę, dałem radę! Jestem! Ale było dobre, to było niezłe. No, ktoś tu próbuje do mnie strzelać, spadaj. Ja pierdzielę, nie dałem rady. Co za dupek do mnie strzela? Okej. Okay. Widocznie trzeba się rozpędzić bardziej. Dobra. Co teraz? Gdzieś tam. Aha, dwóch ochroniarzy. Spadać. Okej. Okay. A teraz dostarcz dynamit. Mam dostarczyć dynamit. Dobra. No lecę. Że przejadę na swoją stronę, nie? Co będę jechał? W ogóle nic tu nie widać, co za pogoda. Okej. Woozy, woozy. Delivery for Woozy. Hey, you be careful with that. Właśnie, uważaj, bo już drugi raz nie będę tam. Ciekawe, do kogo strzelają. No chyba nie do mnie. Tu się rzezają. Okej, okay, co? Policjant siądzie do taksówki i powiedzie... Taksówka? Zostawiałem swój motocykl? Niezłe cuda się tu dzieją. Sprawdzę. Tu mamy kamieniołomy. Ciekawe, czy w kamieniołomach później będzie coś można robić.
Dobra, jedziemy sobie tu. Aha, czyli muszę ogólnie jechać tą drogą cały czas. Okej. Pojechałem nie tak jak trzeba. Czy tu muszę zawinąć? Ja. To nie był dobry pomysł. To był bardzo zły pomysł, co ja tu robię. Co ja tu robię. Ja pierdzielę. Tak, to jest. Ła! Mój motor. Mogę eksportować ten pojazd przez doki. Aha, dobra. Fajnie wiedzieć. Tu mi się pojawił ten komunikat. No dobrze, jak mogę eksportować, to będę go eksportował. Dobra, tu jest nasze wspaniałe kasyno. Cztery smoki. Może być? Może być. Zrobimy sobie jeszcze jedną misję. Postaramy się jeszcze bardziej pomóc w rozbudowie tego kasyna. Coś tu już widzę, że powolutku. Ono chyba coś zarabia powolutku. Gdzieś tu można. Gdzie jest kapucha? Tu jest coś. A nie powinno być, chyba że to gdzieś na górze jest. Nie wiem. Ale dobra, idziemy dalej. Woolsey? Oh, Carl. You could at least turn the lights on. Oh, I thought I had. But this window here must let some light in. Yeah, this perfect right here. This where we gonna plan heist at. Anyone else coming? Nah. Couldn't we have done this in my office? You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay, okay. I see where you're coming from. So, what do we do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's casino? Shit. Nah. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned? Meeting adjourned. Musimy pójść do tego kasyna. Do skopiowania planów kasyna potrzebujesz aparatu. Weź jakiś turyście. Ja na szlaku. Weź jakiś turyście na szlaku. Spoko. Bardzo to po polskiemu jest. Ale tu się laseczki kręcą. To jakaś taka. Chyba nie w moim guście. Dobra, lecimy po jakiś aparat. Oj, sorry, nie chciałem mu tak zabrać brzydko aparatu, chciałem pożyczyć tylko, no ale czasami, no Jezu, biegają jak szaleni. Okej, dobra, spadamy teraz do tego drugiego jakiegoś, a już widzę, piramidka jakaś, ostro, jak się do tego kurapcia wjeżdża. Da radę tu podjechać pod tą piramidkę? Nie, tu jest. Aha, taka ściema jest. Bym z chęcią. Oj, będzie bolało. Ale dzięki temu pojadę sobie w tą stronę. Tu musi być wjazd. O, czemu ja tu mam pojechać? Co on mi tu każe? Okej, widocznie. Wydział planowania. Spoko, ziomek. Co, nie można broni tu wnosić, a z kataną mogę wchodzić? Trudno. Dobra, idziemy do sekretareczki. Can I help you, sir? I'd like to see the architectural plans for the Caligula's casino, please.
Okay, sir, are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Yeah, I'm only after some reference. You'll find the plans on the top floor. Dobra. Na najwyższym piętrze. Ziomy, a tu można gdzieś włazić? O, można sobie jakąś przekąskę walnąć. No dobra, jak jestem. Kurde, no, najwyższe piętro, no to chociaż niech będę miał z tego coś. Tu można? A, można. Okej. I co dalej? Ciekawe. Na najwyższym piętrze. Nie mówcie mi, że będę musiał biegać. Nie będę musiał po schodach zapierdzielać. Dobra, co to winda jest? Nie jest winda. Tu nic nie ma. Dobra, jak nie tu, no to to pewnie tu są jakieś schody, a jak? Oddalonym pokoju na najwyższym piętrze. No pięknie. Jeszcze wyżej. W trójkącik pokazuje, że jeszcze się nabiegam. A tu można coś? A co tu jest? Aha. Okej, spoko budynek. To jest niby to piętro. Ciekawe, czy będę mógł tu spokojnie wejść. Odciągnąć uwagę. Ha, na dole znajduje się. No to akurat głupie jest, nie? Że każą ci biec na górę, żeby później zbiec na dół, żeby pobiec na górę. Co tu można by było zrobić? Pewnie można spowodować pożar. Pewnie o to chodzi. Okej. Aha, zniszcz je w dowolny sposób. Dobra. No, jakbyś trafił. O, zepsuł się. O, panie. O, ja się podpaliłem. Zarąbiście. Jeszcze ja się podpaliłem, ja pierdzielę. Dobra, gdzie to było? Tu chyba trzeba było, nie? Zrobię jeszcze jedno takie konkretniejsze. Nie dali mi zrobić. Where are those damn firemen? No, to wygląda lepiej. Nic tu kurna nie widzę. Siomie kurna. Cie. Ile tego jeszcze? Miecha. Fu, nic nie widzę. Jasno, spada. Dobra, gdzie jest wyjście? Spadamy stąd. Nara. Nara. Mnie tu nie ma. Matko, ja pierdzielę. Co tu się nie wyprawia? O, panie. Ja, ale mnie spierniczyli, ja pierdzielę. Helikopter, tam. Ja pierdzielę. Sorry. Dobra, udało się? Jakaś masakra w ogóle była. Tyle gwiazdek, co już dawno nie widziałem. Get this film developed for Woozy. You got it, CJ. Good work. Mam nadzieję, że mnie chociaż puszczą. Mam szacuneczek i rozpadający się motor. Dobra, słuchajcie ludzie, tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas. Widzimy się w kolejnych odcinkach.
z innych gierek albo z tych gierek. Pamiętajcie, subskrypcja, like i komentarz mile widziane. No i oczywiście wizyta na moich, na moim fanpage'u i na mojej grupie na Facebooku. Także trzymajcie się, na razie, cześć!